Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na dzisiejszego vloga. My jesteśmy na spacerku, dość późno zaczynamy tego vloga, bo jest godzina 11:30. A dlaczego tak późno zaczynamy? A mianowicie zostawiłyśmy kartę pamięci, a byłyśmy na spacerze. I teraz dopiero wróciłyśmy po nią i idziemy dalej. Na chwilę sobie usiadłyśmy, Wiktoria tutaj nie może za bardzo zasnąć, a dokuczają jej ząbki. I to wszystko właśnie przez to. I nie wiem, czy będziemy wracać do domu, czy idziemy gdzieś dalej. Wiki, co robimy? A ja przed chwileczką dodałam Wam nowy film. Już Wam pokazuję. O, nowy vlog na kanale, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. A my stwierdziłyśmy, że chyba jednak idziemy dalej. Przejdziemy się chwileczkę i wracamy. A kto to się tak obślinił? Kto to się tak obślinił? My już jesteśmy w domku, przed chwilą był mój brat cioteczny i zobaczcie, co Wiktoria dostała. Taką sukieneczkę, bluzę, ona jest chyba na 86, więc jeszcze trochę będzie za duża i taką również sukieneczkę. Więc teraz to będę składała i włożę do szafki, ale ta jest przepiękna, naprawdę taka tiulowa i do tego jeszcze opaseczka do kompleciku, bardzo ładna. Podoba mi się. Włożę to do szafki i będzie miała, ta sukienka może będzie dobra, ale ta bluza to jeszcze za duża, więc będzie miała chyba na wakacje, jak pojedziemy nad morze. Akurat Niunia dorośnie, a ta takie kolory ma, że akurat będzie fajna w morskim klimacie, paski. I tak, Daniel kończy o 15, więc... Czekam na niego tak naprawdę i powiem Wam, że pogoda znowu się psuje, a myślałam, że pojedziemy dzisiaj nad wodę, chociaż posiedzieć na plaży, ale wydaje mi się, że nic z tego nie wyjdzie. A ja tymczasem będę zajadała się morelami prosto z drzewka. Są przepyszne. I udało się, Wiki poszła na drzemeczkę. Wikunia już wstała, więc pora ją ubrać, bo jak widzicie nie ma spodenek i albo wejdziemy na dwór, albo posiedzimy sobie na balkonie. Za godzinkę już będzie Daniel, więc może gdzieś pojedziemy, kto wie. Jest godzina prawie 16, ja się dopiero do Was odzywam, ale przyszedł Daniel, ja jeszcze byłam po odbiór sukienki mamy i teraz jedziemy na żółtańce, posiedzimy trochę, na pewno Wam coś ponagrywam. Więc co, zbieram się, wezmę na wszelki wypadek jakąś kurteczkę. Jedziemy. Jeziorkiem. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo dość wieje mocno wiaterek, ale mam nadzieję, że tak.
Wiktoria tutaj bawi się trochę moim telefonem. I co, siedzimy? Daniel poszedł na chwilę po coś do sklepiku takiego. I chwilę sobie posiedzimy, później jedziemy do Daniela mamy, bo kupiła sobie sukienkę ślubną, sukienkę na wesele i chciałabym ją zobaczyć. Wiktoria! Wiktoria! Nie. Gdzie ty przyjechałaś, Wika? Kto jest taki zmarszczony? Halo? Co Wika robi? Co Wika robi? Nad wodę Wiktoria przyjechała, tak? Może się pochwalić, co robisz? Na naszym wyjeździe. On się schował. A kuku! Gdzie jest Wika? A kuku! Gdzie jest Wika? A kuku! Widzicie, jaka jest woda? To ja? No. Ty ręką dotkniesz, to nic nie da. Nogą dotknij. To ja pójdę, co? Gdzie ta woda się ukrywa? Idę. Lodowata. Okropnie zimna. Wracam. Z zalewu. Tutaj trzymam koc, bo strasznie świeci słoneczko Wiki. Daniel poszedł do sklepu jeszcze po małe zakupy, kupić jakiś mus albo owoca mniuni. I jedziemy, tak jak wam chyba mówiłam, do Daniela mamy. A później już wracamy do domku. A kto tutaj siedzi? Kogo razi słoneczko? Niunie? Tak, mama. Ojej, mama zakryła, żeby ciebie nie raziło. Powiem wam jeszcze, że zrobiła się taka fajna pogoda, a byłam pewna, jak patrzyłam po południu właśnie pogodę, że będzie padało. A tutaj proszę, słoneczko. Daniela jeszcze nie ma, więc ja sobie czytam komentarze i powiem wam, że są podzielone co do tej sukienki. Pół na pół. Wróciliśmy do domu, byliśmy jeszcze w Tesco na sporych zakupach, bo jutro przecież jest mecz Polski. Więc wiadomo, że już nic tego nie będzie, ale Daniel będzie kibicował, jest wiernym kibicem. A teraz idę chyba pod prysznic niedługo i będziemy się szykować do spania. I uwaga, uwaga, Lila na patrolu. Lila? Lila? Chodź. Jesteś na patrolu? Kółeczko mam. Wiki też lubi to kółeczko. Powiem wam, że chyba w dobrym momencie przyjechaliśmy, bo zaczyna się tak chmurzyć. Miło, że udało nam się jeszcze pojechać nad wodę, bez deszczu. I powiem wam, że chyba się będę z wami żegnała, więc dziękuję, że ze mną byliście dzisiaj. Pa, pa!